Witam serdecznie, moim gościem Tomasz Kociołek, Protel. Witam. Tomek, przegrywacie 5-0 z Instaltechem. Faktycznie patrząc na ten wynik, ten Instaltech był tak zdecydowanie lepszy, że te 5 goli pokazuje adekwatnie poziom tego spotkania? No byli lepsi, no nie mieliśmy za dużo sytuacji, więc zasłużenie wygrali z nami. Ten sezon, nowa liga, nowe osoby. Ja widzę tutaj dużo plusów tak naprawdę i rzeczywiście te osoby, które przyszły, to fajnie zaczęło to wyglądać, ale chyba jeszcze troszkę czasu trzeba na takie zgranie tego zespołu. No myślę, że tak, że to są dopiero początki. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Masz jakiś pomysł na tą drużynę, jak ich poustawiać? No, pomysłów jest dużo, a wychodzi jak wychodzi. Gorzej z realizacją? Tak jest. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, co zawiodło w tym meczu? Myślę, że byliśmy mniej zaangażowani w grę, mniej biegaliśmy. Drużyna przeciwna walczyła i pokazali to golami, tak? To jest Beniaminek drugiej ligi. Myślisz, że z szansami na stawianie ich w roli faworytów tej ligi? Faworytów może nie, ale na pewno będą walczyć w czołówce. No, mają bardzo dobry skład, więc dobrze też grają. Fajnie zgrali się w tamtym sezonie w tej trzeciej lidze. Też mieliśmy z nimi okazję grać parę sparingów, więc fajnie. Fajnie to wygląda. I na koniec zadam pytanie, które pytam w tym tygodniu dość często. Jakie cele, bo to pierwsze wywiady, Protelu na ten sezon? Chcielibyśmy być w pierwszej piątce, ale zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję za wywiad i oby się ten cel udał zrealizować.